modzie ekokreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny filmik i będzie to taki film o markach. Które marki warto kupować w lumpeksie, w co inwestować idąc do lumpeksu, bo wiecie, czasem te ceny wcale nie są takie tam złotówka czy dwa złote, tylko już trzeba wydać kilkadziesiąt złotych. No i co warto kupić, co jest dla nas dobre jakościowo, ale też w jakie ciuchy też może warto inwestować, a czego nie warto kupować. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam Was na ciąg dalszy i już teraz proszę Was oczywiście o polubienie filmiku, jeśli Wam się spodoba, zasubskrybujcie koniecznie kanał, bo będzie więcej też takich filmów, ale także holi lumpeksowych, stylizacji second hand i vintage oraz w ogóle tematyki eko, ciuchów i ekologii. Także zapraszam na film. No i moi kochani, przygotowałam dla Was tutaj przegląd moich ciuchów, takich jakościowych i marek właśnie. Będę Wam porównywać pewne rzeczy, opowiem Wam też trochę o tych markach, o jakby skategoryzuję je trochę. No i powiem Wam, co na przykład kupuję też w sieciówkach, bo myślę, że to może niektórych interesować. Jeśli kupuję w sieciówce, albo kupuję rzeczy z sieciówek w lumpeksie, to co warto kupić właśnie z sieciówki w lumpeksie, a co nie? No i na początek od razu chcę powiedzieć, że też oczywiście możecie znaleźć rzeczy vintage w lumpeksie, o których kiedyś na pewno zrobię jeszcze oddzielny filmik, właśnie jak rozpoznawać vintage i stwierdzać, czy to jest prawdziwy vintage, czy to jest tylko retro tak zwane, bo niektórzy mylą te pojęcia i właśnie w jakie ciuchy vintage też warto inwestować, to będzie oddzielny film kiedyś, natomiast teraz typowe takie ciuchy, wiecie, na co dzień do chodzenia, może nie zawsze na co dzień, ale po prostu niekoniecznie właśnie ciuchy vintage, tylko takie nawet całkiem współczesne. Moi drodzy, można kupić nieraz właśnie, tak jak mówię, ciuchy vintage, ale ja bardzo lubię ciuchy vintage, ale też często trafiam na ciuchy projektanckie. Oczywiście kupić Diora czy Chanel ciuch w lumpeksie to jest nie lada naprawdę gratka, ale też rzadko się to zdarza. Ale zdarzało mi się kupić akcesoria w lumpeksie tych firm, takich naprawdę drugich marek, Gucci i tak dalej. Natomiast, kochani, jak chodzi o projektantów takich trochę, jeden powiedzmy tam milimetr niżej stojących, powiedzmy w hierarchii tych projektantów, no to nawet całkiem sporo rzeczy udało mi się kupić. Pokażę Wam kilka, bo też nie wszyscy ci projektanci są tacy dla nas oczywiści. Nie będę wszystkiego pokazywać Wam tu w rękach, ale na przykład udało mi się kupić buty od Ferragamo, oryginalne sandały od Ferragamo. Kupiłam też czerwone szpilki od Michaela Korsa. Kupiłam jeszcze kilka innych przepięknych rzeczy. Jeżeli będziecie chcieli, to pokażę Wam te vintage i te projektanckie buty też w oddzielnym filmiku. Piszcie, czy Was to interesuje. Natomiast kupiłam kilka przepięknych sukienek. Pokażę Wam tutaj kilka tak tylko przelotem na początek, tak na taką zachętę, że też czasem takie perełki naprawdę można ustrzelić właśnie w lumpeksie. Tak na przykład zdarza się kupić od Max Azyrii sukienki. To jeszcze nie jest jakaś taka najwyższa półka projektancka, ale fajny projektant i właśnie sukienki jego można dostać i tą sukienkę na przykład od Max Azyria kupiłam za 5 zł w lumpeksie. Wygląda przepięknie. Jeśli znajdę przebitki wcześniejsze i będę w stanie, to Wam wstawię tam siebie w tych ciuchach od razu. Na Vinted udało mi się też kupić sukienkę od Dolce & Gabbana, słuchajcie, oryginalną i nie była droga, naprawdę to było kilkadziesiąt złotych, używana oczywiście sukienka, ale w bardzo dobrym stanie. Miałam jakieś takie mikro zaciągnięcie tutaj, ale powiem Wam szczerze, że nie robi to jakiegoś wielkiego problemu, nie jest to tak widoczne. Przepiękna też sukienka, w której mogliście mnie zobaczyć w filmiku o stylizacjach vintage i retro na lata 60. No i także takie coś upolowałam również. Upolowałam też suknię bardzo, bardzo drogiej firmy, słuchajcie, mianowicie, już mówię Wam, Talbot Ranhof, to naprawdę są bardzo, bardzo drogie firmy, bardzo, bardzo drogie suknie, przepiękna suknia z jedwabiu, z takim cudownym tyłem, także naprawdę sukienki czasem można przepiękne upolować. Pokażę Wam więcej tych sukienek projektanckich, ale jeszcze jedna sukienka właśnie, bo ja bardzo dużo takich właśnie sukienek wynajduję.
od Diane von Furstenberg, więc też bardzo znana projektantka, szczególnie słynąca z kopertowych sukienek. I tu jest przepiękna sukienka z jedwabiu od Diane von Furstenberg w takich cudownych kolorach. Mega, mega, mega mi się podoba ta sukienka i bardzo często jest przeze mnie ona noszona, bo uwielbiam i ten krój, i ten styl sukienek. Co jeszcze, kochani? Udało mi się też kupić od Marlene Birger kilka rzeczy, między innymi taki oto cekinowy kaszmirowy sweterek zapinany, kardiganik, mega wyjściowy. Do tego jeszcze wrócimy, znaczy do tej projektantki jeszcze wrócimy. No w każdym razie naprawdę mam sporo rzeczy projektantkich i takich rzeczy. A, no i ostatnia sukienka, o której też na końcu jeszcze Wam coś powiem. Odniosę się do niej. Victoria Beckham, czyli też mega projektantka sukienka z bardzo dobrych włókien, z jedwabną podszewką, która w ostatnich filmikach wystąpiła. Także ja naprawdę mam sporo rzeczy projektanckich kupionych. Tak jak mówię, od takich tych projektantów znanych, ale jeszcze nie z takiej tej najwyższej półki, ale jednak są to rzeczy, które już kosztują po kilka tysięcy złotych. No. Także naprawdę można upolować takie rzeczy. A dzisiaj skupię się bardziej na sieciówkach i na takich dobrej jakości markach, które bym Wam polecała, oprócz tych projektantki. Jeżeli takie upolujecie, to chwała Wam i na pewno będziecie mega szczęśliwi. Pokażę Wam dzisiaj tutaj trochę takich ciuchów skandynawskich, bo skandynawskie firmy to też jest mój wielki konik. Bardzo lubię ciuchy skandynawskie. Firm skandynawskich są świetnej jakości i naprawdę są zawsze dobrze uszyte i sprawdzają się. I to są naprawdę dobre rzeczy. Także dzisiaj będzie dużo marek skandynawskich, ale nie tylko takie marki będą. A zacznę, kochani, od sieciówek. Czy ja kupuję w sieciówkach? Przez ostatnie 2 lata nie kupowałam nic w sieciówkach. W ogóle nic nie kupowałam nowego, bo miałam takie wyzwanie, które sobie sama narzuciłam. No i właśnie nie kupowałam nowych rzeczy. Natomiast już teraz nie mam tego wyzwania, bo stwierdziłam, że i tak rzadko kupuję nowe rzeczy, że to nie ma sensu już dłużej jakby tak na siłę tego trzymać. Czasem może mi się zdarzyć kupić coś nowego, ale tak czy inaczej 95% moich zakupów to są zakupy lumpeksowe, oczywiście. Kochani, jak chodzi o sieciówki? Czasem zdarzało mi się kupić w sieciówkach i czego nie kupuję w sieciówkach? Kochani, nie kupuję w sieciówkach tak zwanych fashion items. Co to znaczy? To są takie rzeczy, które są na topie teraz, bo te rzeczy zawsze, naprawdę, no, 95% przypadków, te nowe kolekcje i te bardzo takie modowe rzeczy, takie kopie, wiecie, tych wielkich projektantów właśnie, to są zazwyczaj rzeczy, które kosztem jakości są modne, czyli będą to rzeczy drogie, bo są modne, ale będą na pewno w dużo gorszych materiałach i dlatego nie warto w nie inwestować. Lepiej szukać podobnych rzeczy w vintage albo podobnych rzeczy nie w sieciówkach, tylko poszukać sobie przecen u jakichś lepszych już marek, właśnie na przykład skandynawskich, a w sieciówkach nie kupować tych fashion items, bo to są rzeczy na chwilę. To są rzeczy, które, nie mówię o tym, że wyjdą z mody, bo na pewno kiedyś wyjdą z mody i znów wrócą do mody, ale to są rzeczy, które na pewno będą słabszej jakości, bo tak jak mówię, to jest taka jakby taka dziedzina mody, która nie stawia na jakość, tylko na super modne wzory, kolory i te materiały są zazwyczaj słabe, więc ja tam takich rzeczy nie kupuję. Nie kupuję też rzeczy basicowych, bo wiecie, basiki to są rzeczy, które w lumpeksie można kupić za 2 złote. Tak naprawdę, za złotówkę, 2 złote, takie koszulki, jakieś body, jakieś takie proste rzeczy, sweterki, to można kupić w lumpeksie z takich basiców za naprawdę grosze, dosłownie. Także ja nigdy takich rzeczy nie kupuję w sieciówkach, typu H&M, Zara, Topshop, Mango i tak dalej, bo te takie sieciówki mam tu na myśli, już nie mówię o takich całkiem tanich, typu jakieś Berszki czy takie tego typu sklepy, jakby ja ich nie deprecjonuję, ja tylko uważam, że to już jest naprawdę taka bardzo, bardzo niska jakość. Zazwyczaj, oczywiście. No i kochani, jeszcze o tych sieciówkach chcę Wam powiedzieć tyle, że są rzeczy, które tam kupuję też, czyli większości rzeczy tam nie kupię, ale są takie rzeczy, które można tam kupić, które warto tam kupić. Zaraz Wam o nich powiem. I czasem mi się zdarzało kupić, ale też kupuję wtedy te rzeczy, jeśli tylko mogę, w lumpeksie oczywiście. No i co takiego warto kupić w sieciówce?
czasem sieciówki mają takie swoje specjalne kolekcje z projektantami i ja poluję na takie kolekcje, bo wtedy są to ciekawsze fasony i dużo lepsze materiały, bo taki projektant z wyższej półki raczej nie może sobie pozwolić na niską jakość, nawet w sieciówce. I to są zazwyczaj rzeczy też, które są dosyć drogie w sieciówce. One będą już kosztowały po kilka stówek, nawet do 1000 zł. W każdym razie no, będą to dużo wyższe ceny niż te takie zwykłe kolekcje. Ale naprawdę w takie rzeczy warto inwestować, bo macie z jednej strony ciuch projektancki, naprawdę zaprojektowany przez znane nazwisko, ale w dużo tańszej wersji niż faktycznie byłoby w tej jego, jej firmie, prawda? Czyli już zamiast 3000 płacimy na przykład za to 700, 800, 1000 zł. Więc naprawdę jest to duża oszczędność i naprawdę czasem są to bardzo fajne rzeczy. Zaraz Wam pokażę. Są też pewne dziedziny ciuchów w każdej firmie, w których ta firma się trochę specjalizuje i zazwyczaj te rzeczy są wtedy lepszej jakości i bardziej warto je tam kupić, bo wiemy, że ona, ta dana firma słynie z czegoś takiego. No i poza tym w ogóle sieciówki to takie duże sieciówki typu Zara, właśnie H&M, no to są firmy, które jakby mają rzeczy od różnych producentów, więc pamiętajcie o tym, że o ile oni nie stawiają bardzo na jakość, to mogą mieć też bardzo jakościowe rzeczy, bo te rzeczy trochę droższe będą po prostu lepszej jakości, mogą mieć te rzeczy kaszmirowe, rzeczy robione ręcznie, wytwarzane przez rzemieślników na przykład w Azji, ale takie naprawdę porządne rzeczy, ręcznie haftowane, ręcznie szyte. Takim przykładem są ciuchy takie w stylu folkowym od Zary i naprawdę ja nieraz się spotkałam z przepięknymi ciuchami właśnie tego typu od Zary, z dobrych materiałów i robionych tak rzemieślniczo. Także właśnie w Zarze takie rzeczy kupuję. Czasem pojedyncze sztuki mi się też zdarzało kupić jakichś naprawdę fajnych produktów w Zarze, ale ja bardzo uważam na to, bo elegancki na przykład marynarkę bardzo trudno jest kupić w Zarze. Nie dlatego, że oni mają dużo marynarek i one z wyglądu są ok, ale to nie jest takie wysokie krawiectwo, wiecie. Cudowna marynarka to na pewno raczej nie będzie Zara, ale mam tutaj marynarkę, którą Wam pokażę w przebitce z Zary, która naprawdę jest bardzo fajna, bardzo jakościowa i bardzo mi się też podoba, także można coś fajnego trafić. No, tymczasem właśnie teraz pokażę Wam przykłady. Zacznę od H&M-u, bo mam fajne rzeczy z H&M-u, na przykład mam przepiękny sweter z dobrych włókien H&M Alpaka Blend. No i czasem właśnie z takich włókien rzeczy H&M posiada i tutaj jest wysoka ilość właśnie alpaki, wełny w tym swetrze, jest naprawdę fajny, jest bardzo ciepły i ten sweter już kupiłam używany za 20 zł, ale naprawdę w internecie w tym samym czasie jeszcze były nowe, dostępne i kosztowały po kilka stówek, więc to są drogie rzeczy. I jeżeli znajdziecie w tych markach, w tych sieciówkach jakieś takie rzeczy naprawdę z dobrych włókien i sprawdzacie te włókna, to czasem warto sobie sprawić taką rzecz, bo taką rzecz lepszej jakości. No, to jest jedno, ale kochani, kupiłam też przecudowny garnitur z H&M-u, który Wam już pokazywałam i to jest też znowu garnitur z lnu z wiskozą, przepiękny, zobaczcie, ja już Wam się wiele razy pokazywałam, ale pokażę Wam tam przebitki, takie szerokie spodnie modne z zakładkami, z zaszewkami i taka marynarka oversize'owa w cudownych kolorach, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy i jest z H&M-u właśnie, także nie można całkowicie lekceważyć sieciówek tylko dlatego, że się coś nazywa H&M czy tam co innego. Mam też świetne spodnie i właśnie czasem z tych szlachetnych włókien czy z tych eko kolekcji warto coś kupić. Na przykład tutaj są spodnie, słuchajcie, z recyklingowanej wełny i to jest duży, duży procent wełny w tych spodniach. Takie spodnie z wysokim stanem, grube, wełniane. Bardzo fajne spodnie, bardzo je lubię i już drugi rok je teraz mam i nie zamierzam się ich pozbywać, bo na pewno nawet jeśli nie będą kiedyś modne takie wysokie stany, to i tak wrócą. A dobra jakość jest. Także to jest jak chodzi o H&M. Także ja naprawdę czasem szukam i mam też rzeczy takie, mam też, co ja tam jeszcze mam z H&M-u? Jedną sukienkę od Jarcon z H&M-u, też jest bardzo fajna. Taki topik jakby połączony ze spódnicą. Mega też. Także poluję na takie rzeczy. No i oczywiście moją cudowną torebkę, kto nie widział, to zapraszam teraz. H&M z kolekcji Muffy Williamsona w takich pawich kolorach.
absolutny mój top, absolutny kochani hit, ta torebka. Zobaczcie z bliska, jeżeli nie będzie dobrze widać, to jeszcze zobaczycie przebiteczki. Przepiękna skórzana torebka. Ta torebka, słuchajcie, ja ją dostałam bez. Ja ją kupiłam w lumpeksie za 2 dychy bez paska. Ten pasek nie jest oryginalny, ale były zaczepy na pasek. Są takie dziurki tutaj, więc był pasek do tego, tylko ja nie wiem jaki. Ale uważam, że do stylu tej torebki idealnie ten pasek pasuje. I to jest przepiękny łańcuszek jakościowy. Także ja w ogóle się nie zmartwiłam, że nie było paska, bo wiedziałam, że mam taki od takiej vintage, też przepięknej kopertówki i ten pasek po prostu mogę sobie wymieniać między torebkami. Natomiast zobaczcie, jaką piękną ma klamrę. No po prostu to jest arcydzieło ta torebka. W środku jest też satyną granatową wykończone. No to jest naprawdę moja ulubiona torebka i ona leży w woreczku i czeka na specjalne okazje, bo naprawdę tak ją kocham, że bardzo często kupuję ubrania wyjściowe w tych kolorach, żeby móc tą torebkę jak najczęściej używać. No i mam takie właśnie sukienki wyjściowe, za chwilę zobaczycie w takich kolorach właśnie, także warto szukać skarbów, nawet jeżeli te skarby zostały wyprodukowane przez jakieś sieciówki. Moi drodzy, teraz przejdziemy do Topshopu, bo Topshop to też jest taki modny sklep, u nas nie ma, niestety. Taki może trochę już lekko z wyższej półki jest Topshop. I ja nie jestem jakoś fanką takich tych modowych sklepów za bardzo. Czasem lubię jakieś rzeczy, ale mam kilka rzeczy z Topshopu i powiem Wam, że na przykład taki sweterek, który mam z Topshopu, ten z angorą i takie kuleczki przepiękne, zobaczcie, bardzo, bardzo lubię i ani centa nie żałuję z tego, na co na niego wydałam, a nie był drogi, bo chyba kosztował niecałe 2 dyszki w lumpeksie oczywiście, no ale jeżeli był w Topshopie i mogłabym sobie na niego pozwolić i byłby Topshop, to nie jest wykluczone, że też bym kupiła, ale jak najbardziej warto go kupić w lumpeksie, bo o tym jest nasz filmik. No i z tego, co się zdążyłam zorientować w swojej historii ciuchowej, to Topshop robi bardzo fajne jeansy, spodnie w ogóle, które dobrze leżą, są niezłej jakości, także spodnie jeansowe i takie tego typu portki warto kupić. Ja mam jedne z Topshopu, to są takie z serii Moto, Lei się nazywa, Lei 28 rozmiar, bordowe i one są ze średnim stanem, raczej niezbyt wysokim stanem, takie rurki. Ja je bardzo lubię, ponieważ kocham, jak wiecie, kolor bordowy i naprawdę bardzo ładnie one leżą, nic się z nimi nie dzieje już tyle lat i w ogóle praktycznie nie straciły ani koloru, ani faconu, nie mają żadnych dziur, a naprawdę nosiłam je nagminnie, a już były kupione, używane. Także mogę Wam śmiało polecić, żebyście szukali z Topshopu spodni, jeśli oczywiście będą na Was jakieś dobre. Tak, no i co, jeszcze takie marki, oczywiście niektóre marki są jakby jasne, jeżeli znajdziecie coś Hilfigera i lubicie taki styl, ja akurat nie przepadam koniecznie za taką stylistyką Hilfigera, ale jeżeli lubicie, to oczywiście na przykład właśnie Hilfiger czy Benetton, to są takie już lepsze marki, droższe marki, które też warto upolować w lumpeksie, jeżeli właśnie jesteście fanami tego stylu. Ja mam kilka rzeczy z Benettona na przykład, Hilfigera mam tylko jeden taki szary sweterek, ale Benettona na przykład dużo sweterków miałam kiedyś, teraz mi został tylko taki wiązany w pasie z wełny, czerwony, obydwa czerwone mam zresztą i też taki zapinany z dodatkiem kaszmiru na guziczki, jasno-czerwony, także mam sweterki z Benettona i ta jakość jest naprawdę niezła, także Benetton i Sisley to są takie marki, które mogę Wam polecić szukać w lumpeksie jak najbardziej. Będę to odkładać, bo nie mieszczą mi się rzeczy tutaj. Co jeszcze z Benettona? Coś tu jeszcze miałam. Aha, no i z Benettona. No ale też szukam w Benettonie tych takich najlepszych składów, chociaż to jest marka, która zwraca uwagę na składy, więc tam akurat możecie znaleźć dobre składy. Mam na przykład taki piękny bawełniano-jedwabny garnitur z szerokimi spodniami w kolorze stalowym i z taką jakby bluzokurtką z rękawem do łokcia, przed łokieć właściwie. Też już widzieliście mnie w tym garniturze, jest przecudowny i rzeczywiście on jest w składzie, ma bawełnę i jedwab, jest mega, naprawdę jest przepiękny. Bardzo, bardzo lubię go wiosną nosić. Tak,
to byśmy mieli takie, takie sieciówki i takie, takie trochę marki ala sieciówki. A nie, jeszcze zanim, to chcę Wam powiedzieć też, że oczywiście jeżeli znajdziecie kiedykolwiek ciuchy marki Biba, tej oryginalnej Biby, tutaj mam metkę, możecie zobaczyć, tak wygląda. Zrobię Wam zdjęcie w razie czego. No to oczywiście nie wahajcie się, bo to jest legenda mody, londyńska marka, już praktycznie nieistniejąca, bo te dzisiejsze jeszcze jakieś produkty, które mogą istnieć współcześnie marki Biba, to już w ogóle nie jest to i nie ma co, ale te vintage rzeczy, tak jak ta moja sukienka z jedwabiu, zielona, w cudownym kolorze, to są zdobycze takie ponadczasowe i no i to możecie być dumni z takiego czegoś, co jeśli Wam się uda zdobyć coś marki Biba. O, nawiasem mówiąc, patrzcie, jak to fajnie pasuje ta torebka z H&M-u do tej Biby. No po prostu przepiękne połączenie. Mega mi się podoba. Ciekawa jestem Waszych opinii. Dla mnie to jest cudowne. No, tak właśnie, Biba to jest, tak jak mówię, super marka, super zdobycz, jeśli Wam się uda kupić. Teraz Wam pokażę kilka właśnie marek skandynawskich i brytyjskich. I tak, moi drodzy, gdzie to jest? Yas, oczywiście, marka Yas, bardzo dobra skandynawska marka, takie jakościowe, dosyć proste rzeczy mają. Na przykład mam taką spódnicę ze 100% wiskozy, właśnie tej firmy Yas. Przepiękny kolor, zobaczcie, naprawdę widać, że to jest dobra jakość. Nie jest to mój ulubiony krój, ale jedną taką spódnicę warto mieć, nawet jeżeli będę ją nosić raz na czas, bo ma naprawdę taki widowiskowy kolor i myślę, że jednak będę ją nosić prędzej czy później. Nie mam tak za dużo tej marki, więc już więcej Wam nie pokażę, to, czyli pamiętajcie, Yasy, Yas, będę pokazywać nazwy na ekranie. Mam też tutaj Neo Noir markę. Mam tylko jedne spodnie z tej marki, ale widziałam dużo fajnych rzeczy, także też warto szukać tej marki. Tutaj mam takie świetne spodnie moje, które niedługo zobaczycie też w stylówach. Ale robiłam w nich już kilka stylówek, także ostatnio też w filmikach całkiem niedawnych one się pojawiały. Bardzo fajnie leżą te spodnie, naprawdę mega się układają. Okej, kolejna marka, którą mogę Wam polecić z skandynawskich, to jest Milk Copenhagen. Mam tą moją ukochaną teraz sukienkę właśnie z firmy Milk, ale w ogóle fajne są te ciuchy. Warto je kupować, mają dobry skład, dobrą jakość. Oczywiście na skład trzeba i tak zawsze patrzeć, bo każda marka ma jakieś buble w sobie. Jakieś rzeczy gorszej jakości, więc zawsze patrzcie na jakość materiałów i na składy. Także Milk jak najbardziej Wam polecam. No i kolejna firma, którą Wam bardzo polecam, to jest firma Noah Noah. I jeżeli lubicie ciuchy artystyczne, trochę z takim vintage czy retro smaczkiem, oryginalne, niepowtarzalne, to Noah Noah to jest cudowna firma. Już Wam pokazuję. Ja mam na przykład taki z czystej wełny, z takiego jakby filcu, kurtkę właśnie Noah Noah. Zobaczcie, z takim kapturem średniowiecznym jakby, obszytą lnem. I ona jest taka w takim super kroju. Ja Wam się już pokazywałam w tej kurtce, być może znajdę przebitki. I zobaczcie, jakie ma piękne hafty wełną w takich cudownych zestawieniach kolorów. Naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna marka. Zobaczcie, z tyłu jak się to prezentuje. Przepiękne, jakościowe rzeczy, bardzo drogie rzeczy. W Krakowie był sklep, a nie wiem, chyba go zlikwidowali niestety. No, ale to naprawdę były dosyć drogie rzeczy, więc też się nie dziwię, bo są to rzeczy oryginalne, które tak naprawdę nie wszyscy kupują. Mam też z Noah Noah taką przepiękną sukienkę, w której niedawno też mogliście mnie widzieć, do kozaków i do takiego bolerka. Zobaczcie, jaki piękny kolor. I to jest 98% wiskozy z jakimś tam elastanem. Brakowało jej tu guziczka, ale sobie doszyłam inny w identycznym kolorze. Miałam akurat taki z jakiejś bluzki starej. I ma, no, w każdym razie, no, cudowne kolory. Naprawdę kocham tą sukienkę. A w następnym filmiku w moim haulu zobaczycie kolejną sukienkę z Noah Noah. Przecudowną sukienkę z jedwabiu, ale nie będę Wam psuć przyjemności. Zobaczcie ją w następnym programie. I też pokazywałam ostatnio halkę z Noah Noah moją, która z wiskozy, która będzie pod spódniczkę też, którą zobaczycie niedługo. Dobra, idziemy dalej, kochani. Kolejna taka marka to jest marka Gezuc. Zobaczcie, tą sukienkę na jesień Wam pokazywałam i na pewno znowu wiosną będzie noszona. Tak jak mówię, marka Gezuc. Mam też taki piękny komplet,
marynarka taka krótka, oversize na lato i sukienka kopertowa w takich wzorach. One są nawet dosyć podobne kolorystycznie, ta sukienka koszulowa i ta z falbaną. Wszystko wiskoza, bardzo fajna jakość, naprawdę przepiękne wzory i kolory. Także też bardzo Wam polecam tą markę Gezuz, jak najbardziej. No i teraz wracając do Melenbirge, to jest też marka, która łączy z innym projektantem, tą właśnie projektantkę, i to jest Day by Birger & Mikkelsen. Zobaczcie, mam taką piękną, jedwabno-wiskozową suknię wieczorową, sukienkę właściwie wieczorową, taką trochę nieformalną właśnie od tej marki Day by Birger & Mikkelsen. A ostatnio pokazywałam Wam też i też Wam teraz przypomnę, już moment, gdzie są te spodnie? Jest! Ostatnio pokazywałam Wam też spodnie dokładnie tej marki Day by Birger & Mikkelsen z jedwabiu i wiskozy. Też wspaniałe, bardzo fajne, takie trochę sportowe spodnie i będzie to super zdobycz na wiosnę moja. Także Day by Birger & Mikkelsen polecam bardzo, mam już kilka rzeczy od nich. Czekajcie, tu jeszcze coś miałam takiego. No i kolejna taka marka to jest Flippake. Nie wiem, jak to się czyta. Flippake, Flippaka. Tak. Ta sukienka z jedwabiu jest właśnie od tej projektantki. Ostatnio też widzieliście ją we vlogu. I mam jeszcze drugą rzecz dokładnie od tej projektantki. Czyli też bardzo Wam polecam tą markę Flippaka, bo mam tutaj drugą przepiękną jedwabną sukienkę właśnie od tego projektanta. Zobaczcie, to jest taka wieczorowa sukienka midi z jedwabiu, szyta trochę tak jak sukienki retro, lata 20, lata 30. Przecudownie uszyta sukienka. Ma prześliczne detale, ma takie guziczki obciągane jedwabiem. No i w ogóle jest przepiękna, naprawdę jest przepiękna. Także to jest... bardzo, bardzo polecam Wam tą właśnie markę, jak chodzi o sukienki szczególnie, bo chyba tylko sukienki miałam, ale są też sweterki bardzo fajne tej marki i widziałam bardzo, bardzo ładne wzory sweterków. Jak znajdziecie, to kupujcie, jeśli będzie w Waszym stylu. No i kolejna taka marka, którą Wam polecam, to jest marka Villa. Też miałam już wiele rzeczy z Villi i też zawsze sprawdzam składy, bo też nie wszystko mają aż takie składowe, ale mają dobrą jakość, więc tą markę Villa też Wam polecam. I tu mam taki piękny prochowiec w ślicznym kolorze beżu, bardzo oryginalny właśnie od Villi, taki rozkloszowany, trochę dłuższy z tyłu, z takimi bardzo fajnymi detalami. No i w ogóle bardzo, bardzo lubię ten prochowiec i dużo bardziej mi się podoba niż takie klasyczne. Jest z fantazją, jest świetnie uszyty, bardzo pięknie, wykończone są te rzeczy w środku. Bardzo dobra jakość, jak na takie, jakby relacja jakości do ceny jest świetna, więc bardzo Wam też polecam właśnie Villę, jeśli będziecie znajdować rzeczy takie. No i oczywiście zapomniałam przy okazji mówienia o sukience od Bibi, że też można kupić w Lumpeksie Massimo Dutti, a to na pewno znacie, bo w dużych galeriach, w dużych miastach są sklepy Massimo Dutti, dobra jakość, nie jest to już sieciówka, a jeszcze nie jest to powiedzmy sklep taki typowo projektancki, ale warto kupić na pewno te rzeczy i mam na przykład taką piękną, jedwabną sukienkę w stylu, nie wiem w sumie w jakim to jest stylu, lat 50. trochę. Bardzo, bardzo fajny krój, przepiękne wzory, zobaczcie, jedwab 100%, cała sukienka. Bardzo lubię też ją w lecie nosić, jest bardzo kobieca i przepiękny materiał ma. No i moi drodzy, tak na koniec tych skandynawskich firm, to jeszcze Wam powiem o Rosemund. Ostatnio już mówiłam, ale ja uwielbiam tą firmę Rosemund, oni robią jedwabne rzeczy. Patrzcie, takie koszulki ściągaczowe. Przeróżne mam, patrzcie, jest jedna różowa, to ostatnia, oliwkowa, jest, to jest kolejna, o, a to akurat nie jest Rosemund, tylko inna firma, ale też produkująca podobne produkty, to jest znowu Rosemund, czyli mam już tutaj trzy, a mam chyba cztery te Rosemund koszulki, one są z taką koronką i zobaczcie, trzy kolory, po kilka złotych każda, a naprawdę nowe są drogie, także szukajcie, bo warto. Druga firma to jest Bombix i Sindon, też kopenhaska firma, czyli to są też skandynawskie rzeczy. I tutaj mam dwie rzeczy tej marki, mianowicie ta sama, też taką samą, tego samego typu koszulkę w innym kolorze,
Dokładnie taką praktycznie jak tamte z Rosamund i mam też taki long sleeve'ek, taki kardiganik, koszulkę, używam tego jako koszulkę, przepiękny w takim fiolecie, też właśnie jest to z tej firmy, także te dwie firmy, napiszę Wam tam nazwę, jak znajdziecie te koszulki, niekoniecznie właśnie Rosamund, też ta druga firma, to jak najbardziej. To teraz już nie wiem, czy już chyba skończyłam ze skandynawskimi firmami i przejdziemy dalej. Inne jeszcze kilka innych marek chcę Wam powiedzieć, bo to jest tylko pierwsza część tego programu. Będę kontynuować ten temat, bo jest tak dużo dobrych marek, że warto je poznać, a pokażę Wam dzisiaj część, oczywiście, bo nie byłabym w stanie zrobić takiego filmiku, gdzie są wszystkie ujęte. No i tak, kolejna bardzo fajna firma to jest Stefanel, naprawdę warto, dobra jakość, bardzo dobra jakość, bardzo drogie rzeczy jakby nowe w sklepach, zawsze dobre składy, dobrze to jest wszystko wykonane i tu mam taki przepiękny szary kardigan, taka narzutko, płaszcz właściwie, ze świetnym składem właśnie z marki Stefanel, także jeśli widzicie w Lumpeksie, od razu kupujcie. Jeśli coś jest dla Was, bo to warto naprawdę zakupić. Włoskie marki też są warte, godne uwagi, kochani. Ja na przykład firma Magazine, zobaczcie, taka metka, Magazine, białe litery na czarnym tle. Też bardzo fajne rzeczy, bardzo oryginalne rzeczy, dobre składowo. Polecam też bardzo Magazine, to jest właśnie włoska marka. No i następna marka, którą Wam bardzo też polecam kupować w Lumpeksie, jeśli znajdziecie, to jest Od Molly. Bardzo oryginalne rzeczy, bardzo drogie też rzeczy w sklepach. Od Molly to jest rewelacyjna firma i szczerze Wam powiem, że nie wiem jakiego pochodzenia jest ta marka. Muszę to sprawdzić. Może Wam napiszę na ekranie, jak uda mi się to znaleźć, jak będę pamiętać. Przepiękna jedwabna sukienka w super oryginalnych wzorach, kolorach i bardzo dobrych materiałach są te rzeczy. I naprawdę, no mnie osobiście nie byłoby na ten moment stać na takie rzeczy nowe w sklepach, bo to naprawdę są wysokie ceny, więc ilekroć znajduję coś od Molly, co jest na mnie dobre, to kupuję, bo mają bardzo superowe i oryginalne rzeczy. No tak jak przykładem jest ta sukienka, jedna z moich ulubionych topowych ciuchów letnich. No i mam też inne rzeczy, na przykład taki z czystej bawełny żakiecik. Zobaczcie, jak to jest pięknie wykonane wszystko. Taki wdziergiwany wzór, różowo-szary, bardzo twarzowe to jest. Przepięknie uszyte, właściwie wydziergane, ale to chyba jest też częściowo szyte, wydaje mi się. Tak, zszywane są też te części. Bardzo fajne to jest i mają takie ciekawe naszywki te od Molly, zobaczcie. Zawsze się tym charakteryzują właśnie, że mają takie naszywki. A też niedawny mój zakup, taki sweter z wełny, zobaczcie, też ma tutaj znaczek, to jest też od Molly właśnie. Też przepiękny wzór. Zobaczcie, że oni jakby chyba się specjalizują w takich wzorach oryginalnych, niesamowicie oryginalnych i rzucających się w oczy wzorach. Ja lubię wzory. I lubię się bawić zestawianiem tych wzorów. Jeżeli nie jesteście w tym tacy płynni, no to może ta firma nie jest dla Was, ale ja kocham zestawianie wzorów ze sobą i dlatego bardzo lubię od Molly. No, dalej. Firma, tym razem tutaj idziemy do Londynu. Whistles. Jeżeli znajdziecie coś Whistles, no to jest też mega jakość. Whistles mają świetne rzeczy. Moje ulubione, ukochane spódnice, spodenki z jedwabiu od Whistles. To jest też mój hit, który bardzo często mnie widzicie w stylówkach, bo naprawdę to jest mega superowe. Także o, pamiętajcie, Whistles to jest super marka. To jeszcze jedna rzecz, Nougat. Drogie rzeczy, niszowe rzeczy, ale super. To jest na przykład jedwab z bawełną. Zobaczcie, Nougat London. Przepiękne rzeczy właśnie, takie naprawdę bardzo luksusowe. Też Wam bardzo to polecam. No i jeszcze kolejna firma, którą Wam bardzo polecam na sam koniec, to jest Indiska. Sukienka, którą mam na sobie, to jest Indiska. I naprawdę mają przepiękne rzeczy, takie właśnie trochę inspirowane wschodem, ale niekoniecznie, bo jak widzicie, ta sukienka w ogóle nie jest, ale naprawdę super leży. Ma bardzo dobry skład, z wiskoza to jest. I świetnie się to nosi. Ja już noszę tą sukienkę z 6-7 lat. Nic się z nią nie stało, mimo prania w pralce. Naprawdę jest
przepiękne, dalej kolory są żywe, więc naprawdę polecam Wam jakość. Indyjska, pamiętajcie. Mam tutaj też spodnie jedwabno-wiskozowe od marki Minuet i też mam już żakiet jeden od nich, bardzo ciekawy, naprawdę fajny. No i te właśnie spodenki są marki Minuet, też Wam polecam tą markę. Też są oryginalne rzeczy, takie trochę może lekko retro, ale chyba nie jest to jakaś zasada. Po prostu mają pewnie też i takie rzeczy, takie linie. No jak chodzi o w ogóle o włoskie rzeczy, to ja lubię włoskie, w ogóle włoskiej produkcji ciuchy. Lubię też styl taki włoski, oprócz angielskiego to chyba jest mój ulubiony styl i oprócz stylu hippie. I często kupuję, na pewno zauważyliście, że w lecie kupuję często takie jedwabno-wiskozowe albo czyste jedwabne rzeczy właśnie włoskie. Nawet jeżeli to nie jest jakaś tam marka opisana, po prostu pisze tam Made in Italy, to bardzo lubię ten styl. I też Wam polecam te rzeczy, bo to są naturalne materiały, właśnie wiskoza, jedwab i też warto. Niedługo zobaczycie sukienkę, właśnie taką włoską, nawet dwie sukienki, takie włoskie na nowy sezon. Także już się cieszę, że będę Wam mogła je pokazać. No i kochani, jak na dzisiaj to chyba wystarczy, bo już dużo Wam opowiedziałam, ale będę Wam pokazywać kolejne marki. Spiszę te wszystkie marki, które wymieniłam tutaj w opisie filmu i potem będę robić o kolejnych markach. Mam jeszcze kolekcję butów, torebek i przeróżne rzeczy, na przykład suknie wieczorowe, które też niektórych Wam jeszcze nie pokazałam, nie opowiedziałam o firmach. Także zapraszam Was serdecznie na kolejne epizody tego programu. No i oczywiście na następny filmik, to będzie holumpeksowy i jednocześnie pogadanka o najnowszych trendach z przykładami z tego hola. Także myślę, że to będzie ciekawy dla Was filmik, mam nadzieję. A także niedługo będzie o bieliznie z lumpeksu filmik. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam Was i do zobaczenia. Pozdrawiam. Jeszcze na sam koniec chcę Wam powiedzieć coś na temat tej sukienki, co ostatnio widzieliście mnie w niej od właśnie od Victoria Beckham. Bardzo mi się podoba ta sukienka, jak wiecie, bo już o tym mówiłam, ale jednak stwierdziłam, że nie czuję się dobrze z tymi rękawami. Wiem, że tak jakby w filmie tego nie było widać, ale ja po prostu, one mnie tutaj troszkę trzyma w ramionach, bo ja mam jednak troszkę szersze tutaj ramiona i mam takie ręce, można powiedzieć, dobrze zbudowane. To nie są takie wątłe rączki, cieniutkie i te rękawki mnie tutaj trochę trzymają. Nie tyle, że to jest jakieś masakryczne, to mi nie przeszkadza tak bardzo, ale ja mam to poczucie i to mi sprawia trochę dyskomfort, wiecie? No i generalnie też unikam tak zbytnio głębokich dekoltów, bo nie mam kiedy aż, no nie jest to aż takie bardzo głębokie, bo da się to nosić, ale wiecie, w takiej sukience raczej bym chodziła pewnie gdzieś na jakieś spotkania rady pedagogicznej, to by było coś takiego bardziej zawodowego. To jest bardziej chyba taka sukienka w stylu businesswoman. No i ja nie mam okazji, po prostu nie mam okazji. Suknie czy takie wieczorowe, czy estradowe, czy imprezowe, tak. A takiej sukienki po prostu trzeba mieć okazję to nosić. A to jest na tyle designerska, piękna sukienka, że szkoda by było ją włożyć raz na dwa lata. Więc postanowiłam ją wystawić na Vinted. Jeżeli chcecie zakupić tą piękną sukienkę od Victoria Beckham w idealnym stanie, w rozmiarze S, jeżeli nie macie zbyt rozbudowanych tu ramion, tak jak ja, no to zapraszam Was na moje Vinted, bo będzie jeszcze dzisiaj ta sukienka na Vinted stawiona. Druga rzecz, którą chcę Wam pokazać z firmy Marks & Spencer. I to jest kolejna właśnie firma, w której niektóre rzeczy naprawdę warto kupić. Taka trochę lepsza angielska sieciówka, powiedzmy. Na przykład swetry słyną z Marks & Spencer, więc podejrzewam, że jeśli oczywiście nadal są te swetry tak dobre, jak były dawniej, a to trzeba sprawdzać składy oczywiście, no to swetry na pewno. I mam tutaj taką spódnicę, którą Wam pokazywałam kiedyś w holu, z wełny. To jest wełna 100%, ten materiał wierzchni. I to jest, słuchajcie, 14S. Już Wam mówię, tu jest opis, bo to jest nowa spódnica. I wiecie co, miałam ją sobie zwężać, ale mam za dużo ubrań i nie mam teraz czasu, żeby zwężać tą spódnicę, a jest piękna. Ma przepiękny krój, zobaczcie tam przebitki z mojej stylówy z tą spódnicą. Naprawdę jest bardzo, bardzo oryginalna. Per Una, to jest taka podmarka Marks & Spencer Per Una. Italian Fabric, czyli to jest włoska wełna, kochani, ten wierzchni materiał. 14 rozmiar, czyli 14 to jest XL, nie?
75 funtów kosztowała ta, oryginalnie ta spódnica, więc naprawdę była droga. No bo to jest przepiękny materiał rzeczywiście i bardzo ładny krój i ona jest, to jest napisane, że niby krótka, ona nie jest na wysoki wzrost, bo to ma być spódnica maxi, ale widzicie, ja mam 1,64 m i ona mi sięga do łydek niemalże, więc wcale też taka krótka nie jest. No ja mam co prawda teraz obcas, no ale taką spódnicę się raczej nosi do, chociaż trochę do obcasa. Także pomierzę Wam to i to będzie na Vinted, to jest nowa spódnica, zaznaczam. Tak, także te dwie rzeczy na pewno znajdziecie u mnie na Vinted.